Na program zaprasza Goldmak, producent makaronów randzińskich. Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka, firma Bella Bis z Koziegłów. Na program zaprasza sponsor, producent mebli i stołów bilardowych Lissy. Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie, a witam się dzisiaj z Opolszczyzny, kiedy słynie z pięknych łanów zbóż po mojemu z Obiela. I choć stoja przy polu pełnym księżyca, to z niego dzisiaj robić z nie byda, a Jerzech w Błachowie koło Dobrodzienia byda ważył w centrum meblowym Lisy i będzie super wielko niespodzianka, no i do tego bardzo smaczny. Przyszło mi dzisiaj ważyć w bardzo pięknych wnętrzach, a ze mną są właściciel salonu Lisy, Janusz Lisy, witam pięknie. Dzień dobry. To już teraz wiem, że nazwa od nazwiska. No tak wyszło. Tak wyszło. Panie Januszu, zaczniemy dzisiaj od końca. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Zaczniemy od maszketu. Mamy sezon na pozimki, czyli na truskawki, to sobie zrobimy taką torta. Może być? Może być. Może być. Ja myślę, dzieci się ucieszą. Ja myślę, że my się też bardzo ucieszymy. To chytamy się robotę, a będziemy robić, to mu bardzo dużo pytań. Dobrze. Do naszej torty, słuchajcie, potrzebujemy biszkopty okrągłe i biszkopty podłużne, pół kila syrka mascarpone, pół litra kremówki, no truskawek wiela, które mu pasuje, z dwie trzy łyżki cukru pudru, dwa cukry wanilinowe i dwie galaretki rozpuszczone w jednej szklance wody. To jakoś się podzielimy. Ja będę może ta szlak zanabić. Dobrze. A pan by mi trochę odszypułkował tych pozimek, ja? Może być? Może być. Może być, dobrze. Tak pod kolor, nie? No, musiałoby być, nie? Tak. Wszystko musi być do maści, nie? I oblewam kremówka i ta kremówka troszeczkę musimy ubić. A ja mogę sobie to obierać, ja, tak? Ja. I do tej kremówki, jak ona mi się ubije, dom cukier, puder. A potem jeszcze mascarpone. Niech mi pan powie, bo okolice Dobrodzienia słyną właśnie z mebli. Mnie to zawsze zastanawiało, jak to jest, że na tak małym terenie jest tyle meblarzy. Od ponad chyba 100 lat te tradycje dobrodzieńskie mebli tu są. Do stolarzy rzeczywiście się jedzie, to są meble, meble, meble i jeszcze raz meble. Podtrzymujemy tę tradycję, robimy dalej meble, dużo ręcznej pracy, dużo klientów może u nas sobie przyjść, wybrać, wymierzyć, że zrobimy im na wymiar. Tak, ja mam już śmietonka ubito i teraz pomalutku sobie będę dodawać cukier wanilinowy, zwykły cukier puder i mascarpone. Chyba, że pan mi po łyżce będzie dodawał, a ja będę bić, ja? I może mi pan dodawać, ja? Proszę. Co ile, co jaki czas, tak? Cały czas. Mascarpone utrwali nam to, a przy okazji do lekko kwaskowaty posmak. Może ja poczekam, niech mi to pan całe dodo. W międzyczasie domce to jeszcze dwie łyżki cukru pudru. Powiem szczerze, jest to bardzo prosty, łatwy maszket. Nie wymaga pieczenia. Stąd myślę, że każdy z was poradzi go zrobić. A robimy go na początku z kisztego, żeby stężał i potem było kukawie, coś fajnego. Teraz to no, połączymy ze sobą. I mamy pyszno, masa. I teraz mamy tu tortownica. Na spodek, pan Janusz dobrze się zajmuje tymi truskawkami, na spodek układam se okrągłe biszkopty. Tak.
jeden kole drugiego. Tak. Panie Januszu, i teraz będziemy musieli popracować zespołowo. Powiem o co chodzi. Domy setu to na spodek. Może pan powściepywać pora tych truskawek tak na spodek, tych mniejszych. Te mniejsze, te większe są doby na dekor, na wierzch. Dobrze. Te mniejsze na to. I teraz ważną rzecz, kochani, bo tymi podłużnymi biszkoptami musimy idealnie jechać miejsce kole miejsca i to nam będzie trzymało cała ta torta. Jak już człowiek poustawił, to już będzie ok. I potem to no, wypełnimy naszą masą. Wbrew pozorom, proste rzeczy niekiedy bywają trudne, nie? To tak jak chyba w stolarstwie. Nie ma, do mnie, jeżeli chodzi o stolarstwo, nie ma prostych rzeczy, bo ja jest antytalenciem, jeżeli chodzi o stolarstwo. Ja umiem gwóźdź przybić. To jest wszystko. Ale to już jest... To już coś, ja? To już jest sukces, nie? To już jest... Żeby jeszcze po paluchach nie dostać. Mamy to dość równo poukładane. I teraz wylewamy cała ta masa. Troszkę to wyrówną. No i co, teraz by trzeba było się pobawić w dekor. Ja bym powiedział, żebyśmy te truskawki tak na pół robili i ustawiali może tak takie... Dobrze, to ja będę kroił. Tak dookoła, nie? Kwestia dekoru to jest kwestia indywidualna. To tak jak chyba w meblarstwie, nie? Każdy ma... Swój gust. Swój gust. No właśnie, mnie zawsze zastanawiało, czy to jest tak, że panują ogólne trendy, czy to jest tak, że siedzi pan i tworzy pan wizję mebli? Projektujemy te meble zgodnie z jakimiś tam trendami. Staram się odwiedzać jakby targi w Europie meblowe, czy w Mediolanie, czy w Kolonii w Niemczech. Tam zawsze coś można zobaczyć, jak coś wygląda, jakie są te trendy teraz obecnie znowu. Retro, nie? Teraz się śmieję znowu, bo wszyscy mówią, że to jest styl skandynawski, a tam mam takie moje meble, co od mojej mamy z sypialni wyciągnąłem. Idealnie mógłbym je teraz stawić tu na ekspozycję. Mają około 40 lat, czyli ten cykl tego mebla jest około 40 lat. Czyli pamiętajcie, żeby nie wyciepować na hasiok, no dać se tam kaść do piwnicy, one się jeszcze przydają. To tak tylko do designu, nie do mieszkania, żebyśmy mieli co robić. I teraz, kochani, będziemy se tą galaretką, która jest jeszcze płynno, polewać po wierchu, ale ona nie może być ciepło. Polewamy i teraz wylewamy ta reszta. O, pięknie zalewamy. I to teraz pójdzie do lodówki na jakieś 2-3 godzinki, a najlepsze to tak jeszcze na dłużej i będzie pyszny maszkiet ku kawie, bo my dzisiaj tak naprawdę robimy letnio wariacja na spotkanie, przychodzą znajomi, jest fajny fajer na po prostu jakimś wolnym powietrzu czy nie eno i są lekkie, dobre dania. Idę z tym do lodówki, a potem coś na ochłoda, czyli chłodnik. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Nasz maszkiet w lodówce, a my teraz przyrychtujemy rzecz, która bardzo fajnie się sprawdza w ciepłe dni. A powiem szczerze, ja lubię tak przygotowywać zawsze menu, żeby się nie narobić. Nie? Przychodzą goście, to bez sensu stoić w kuchni, to już musi być wszystko gotowe, nie? Dobra zasada, nie? Słuchajcie, ta pora roku to oczywiście botwinka moja ukochana, najlepsza na świecie. Stąd też dzisiaj nie będzie botwiny na ciepło, zrobimy się chłodnik. Czy pan Janusz lubi chłodniki? Nie jest to moje najbardziej ulubione danie, ale z chęcią skosztuję. A może po dzisiejszym dniu stanie się jednym z bardziej lubianych? Przekonamy się, ale myślę, że będzie dobrze. Ja? Zaczyna mi tu wreć woda, to może podzielimy się robotą. Dobrze. Jakby mi pan poczył ogórka zielono na grubym oczku jarzynowym. A jo, kochani, no i przód wciepna. Są korzonek buraczka, żeby on się trochę poważył i przy okazji zmięknął, puścił farba, a przy okazji bardzo, bardzo zdrowo zupa. A na ciepłe dni, tak jak już powiedział, idealno, bo chłodniki, jak sama nazwa godą, mają za zadanie nas schłodzić. No a fajnie jest właśnie ten chłodnik się zrobić na przykład do południa, goście przychodzą po południu i na pierwszy strzał mamy już, że tak powiem, coś im dać do jedzenia. No a po drugie,
samo zdrowie, bo tak, ogórki kiszone, woda z ogórków, woda z kiszonego buraka, maślonka, kiszka, jogurt naturalny, czosnek, radistka, botwina, ogórka zielono, do tego jajeczku, ważone koper, sznytloch. To brzmi dosyć skomplikowanie. Skomplikowanie? Znaczy w tych wszystkich składnikach. To jak już tak fajnie panu szło, to jeszcze jakby pan Janusz tak zeczył ze trzy kiszone, ja. Domy. Przede wszystkim w chłodniku musi być troszkę kwasu, nie? I kwas ogórków samo zdrowi. Chłodnik musi mieć piękny różowy kolor. Zaraz ściepna. Ogórki kiszone to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Ciepujemy do ogórka. A jak sobie tak robimy, panie Januszu, niech pan powie, jak to jest ten meblarstwo, was tradycja rodzinna. Czy to pan zapoczątkował? Jak to u was wygląda? Mój dziadek miał tradycje meblarskie, potem mój ojciec nie robił w tym zawodzie. No i tak jakoś się zdarzyło, że zupełnie z przypadku gdzieś tam trafiłem do tego meblarstwa. A zaczęło się od stołów bilardowych, gdzie kupiłem kiedyś używane stoły, jeszcze miałem z 17 lat w szkole średniej. Później te stoły, bilard był bardzo popularny, w każdej restauracji, w każdym barze był bilard. Był. No to dawaliśmy te stoły bilardowe, a z tego tytułu, że one były jakby kupione za granicą, jakieś używane, no to trzeba było odrestaurować, zrobić. No a potem powstał taki pomysł, a może by zacząć produkować samemu. No i tak od 26 lat produkujemy te stoły bilardowe i sprzedajemy je trochę w Polsce, trochę za granicą. Różne jakieś tam mamy rzeczy, trendy też robimy różne, bo... No, może mi się wydawało, że stół bilardowy to zawsze taki są, a tu jednak nie. Produkujemy stoły bilardowe, które możemy wykorzystać jako stoły biesiadne, możemy dać stół bilardowy na zewnątrz, wodoodporny. Czyli jak ktoś ma wielki taras, to taki... Super. Bilard na tarasie. Może pogrillować, pograć i jeszcze trochę sportu, nie? Jak się będą gonić dookoła. A tymczasem jodą łyżeczka cukru do naszej botwinki, żeby wiadomo, miała lepszy kolor, a przy okazji jak oczywiście będzie kwas, to musi być cukier i odrobinka cukru nie zaszkodzi. Już to wyłącza, teraz to trzeba wychłodzić, a my jeszcze na oczku oczywiście poczymy radistka i będziemy wszystko śliwać do kupy. Mamy tutaj radistki, ogórka, świeżo kiszono. No i teraz, kochani, do naszego ogórka wlewamy sok z kiszonych buraków. Pił pan kiedyś? Piłem. No to dobrze, bo jest bardzo, bardzo zdrowy. Wlewamy teraski do tego, wszystko co poczyte, procnie. Trochę świeżego, trochę kiszonego. Tak, przełożymy sobie to może tu. I o tu dom czosnek. Czosnku nigdy za dużo. Ile tego wziąć? Wszystko idzie, naprawdę, bo to fajnie, żeby ten chłodnik był taki treściwy, konkretny. Wygląda na razie bardzo dobrze, a ja teraz muszę wyferlać w misce jogurt naturalny. Jest go tu pół litra. Pół litra kiszki. Tak. Albo kefiru zwoł jak zwoł i pół litra maślonki, troszkę korzenio, zaraz domy tu, do tej maślonki, tak, nie będziemy żałować, domy też soli, bo tam wcale nie dali, no z tą solą dajcie sobie pozór, bo ogórka też puści, wszystko właściwie ma swoja sól, przeferlomy, wlewamy do ogórka. No i jak dodamy jeszcze zielenina, to nasza zupa będzie gotowa. Kolor ma przepiękny. Jak ja nigdy nie jadł zimnych zup, bo do mnie to była dziwna sprawa, nie? Dla mnie chyba też jest jeszcze. Bo powiem szczerze, ślimzoki, zimna zupa, to zimny to może być kompot, nie? Ale nie zupa. Do rosołu to nie przypomina, nie? No nie. Ciepłego. Ale w takie ciepłe, a wręcz upalne dni, taki chłodnik naprawdę chłodzi. Bez toż
jak przyjdą goście, to na dzień dobry do ochłody możecie im zaserwować chłodniczek, a dalsza impreza się już będzie rządzić swoimi prawami. Co tam docie, to będziecie mieć, nie? Panie Jędrzu, niech mi pan rąbnie tu ta zielenina. Całe? Całe, sznytlo, koper, ja nie będziemy żałować. Zdrowo. Na bogato, ja. Na bogato. Przeferlomy. Proszę. Nakładomy. I tam, taram, tam, tam, wielko chwila. No. Czy pan Janusz się przekonał do zimnej zupy? Kiero wygląda według mnie fajnie, dobrze. Nie ma rzodko. Taki zimny eintopf, nie? Do tego jeszcze jajeczko na wierzch. Proszę bardzo. Dziękuję. No nic, no próbować. Dobrze, to teraz ta chwila prawdy. Czuję teraz naprawdę napięcie. Czy zamienimy ten rosół? Nie no, rosół to jest świętość. Nudel zupa to jest świętość. Ale jak jest tak 30 w cieniu, to taki chłodniczek myślę, że... No, nie ma. Trochę jestem zaskoczony. Nie ma zły. Na pozytywnie. Pozytywnie. Że dobre. Życzę smacznego, a mam nadzieję, że daniem głównym odczaruje już swoja osoba, bo będą nudle z owocami morza, o. A wiem, że panu Januszowi takie rzeczy smakują. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No i czas na danie główne, będą to nudle, a dokładnie spaghetti. I przeważnie spaghetti się kojarzy z carbonarą albo bolońskim, nie? A my dzisiaj zrobimy spaghetti z owocami morza. Mamy tu taki miks, trochę krewetek, kalmary, kraby, jakoś małża tu jest, taki miszong jeden wielki. Do tego mamy białe wino, masło, dużo czosnku, troszkę oliwy z oliwek i dużo natki pietruszki, bo zrobimy z tego pesto. Wskisz tego, że na koniec do tych nudli po wierchu, te nudle polejemy tym pesto i to nabiera takiego fajnego sznytu. Pietruszka jakbyśmy dali na patelnia, to ona by straciła swojej wartości. Stąd taki pomysł. Mamy tutaj oliwa. Tej oliwy będzie jakieś 50 ml. Do tej oliwy domy, no, z 10 ząbków czosnku. Jakby mi pan podał, tam sól morską jest. Domy też tutaj soli. Troszkę motkowanego korzenia, pieprzu, ja. Dobrze. To tak po włosku trochę jedziemy dzisiaj z tym spaghetti. No tak, musi być lekko. Trochę tymianku suszonego jeszcze. Ja, dzięki. Do mego więcej, nie będziemy żałować. Tak. No i kochani, bardzo dużo pietruszki. Ta pietruszka muszę tu wsadzić. I teraz muszę to wszystko do kupy zblendować. Pietruszka ma najwięcej witaminy C, natka. Wbrew pozorom, nie? Że, ja. Że cytryna, to pietruszka najwięcej. Troszeczkę teraz domy wody. Automatycznie pesto nam się zemulguje. Czyli nie będzie się rozwarstwiać. Powiem szczerze, danie, które robimy, to jest taki danie przeze mnie snokwione, ale z rodowodem, mogę powiedzieć, trochę włoskim. Tam jest zasada taka, czym bardziej prosto, tym lepsze, nie? Woda nam pytuje to co, trzeba byłoby uważać te nudle, nie? Znaczy spaghetti. Spaghetti. No, maksymalnie, słuchajcie, 4 minuty, 5, żeby one nie były przeważone, bo one jeszcze pójdą do zuzy. Włącza też już patelka. I co, ciepiemy. Jeszcze jeden może, nie? Dobrze. Proszę. Zapłać. Niech one się nam waży, troszkę może posolimy też, nie? Żeby... I musi być al dente. Chodzi o to, że one potem dądą na patelni jeszcze, nie? One mają wciągnąć to, co wytworzymy, ta zuza. No i najważniejsze w tej zuzie jest oczywiście co? Masło. Dużo masła. Przynajmniej pół kostki trzeba dać. Tak ze 2-3 ząbki czosnku. Nie za dużo, bo pesto jest bardzo czosnkowe, nie? To nie będziemy przesadzać, ale troszkę ku owocu morza się przyjdą. I słuchajcie, owoce morza to jest kwestia
3-4 minut ścina się białko i jest ok. Jak będziecie mieć za długo, to będą gumiaste, one nie będą odpowiednie, bez to już to musi być krótko, a dobrze. To się musi no sieknąć. Już dową też czosnek. No i teraz musimy te owoce może lekko zalkoholizować, nie? Białe, wytrawne wino to jest to, co idealnie pasuje do owoców morza. Teraz ono się to musi połączyć. Jeszcze będziemy troszkę korzenia cytrynowego dali, czyli pieprzu. Nie zaszkodzi troszkę. No i teraz za 2-3 minutki wciepniemy tu nudle, to wszystko wyferlamy i jemy. I wciepujemy te nudle bezpośrednio do tych krewetek w tej zuzie winno-maślanej. No i te nudle mają za zadanie wciągnąć to, co jest w tej patelninie. Cały ten, ta fajno tako zuza, która się wytworzyła. I za chwileczkę już będziemy jeść. Nudle oczywiście pięknie no wciągły to, co miały. Teraz mam nadzieję, że mi się uda nabrać. Tak, jeszcze drugi talerz jademy. Trochę nam tego wyszło, nie? No tak, pół przedszkola będziemy mogli wyżywić. No, ale nudle to tak przeleci przez człowieka, nie? I to, co bardzo, bardzo ważne i to jest cały ten smak. Jak to się rozędzie po tych nudlach, to to podbije jeszcze bardziej. Teraz jeszcze troszkę korzeniu młotkowanego. Po jakimś jednym listeczku bazylię. I kochani, próbujcie takie dania, bo one są po prostu smaczne, proste. Nie zawsze musimy jeść nasze śląskie. Możemy też trochę powynokwiać. Życzymy Wam smacznego. Wypadałoby to zjeść, nie? Dobrze by było. Chociaż nudle są problematyczne, bo niekiedy tam brodzie może zostać, ale życzymy smacznego. My też kosztujemy. Zróbcie się takie. Trzeba to troszkę tak wygatłać, ale za to jak wonio dobrze. To jest to. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. Dobry inny smak. Pietrucha robi swoje, nie? Mhm. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No, nasza torta wygląda dobrze, prawda? Bardzo dobrze. No to świeżo. Próbujemy, kosztujemy. Jaki też to mamy? Jak lody, nie? Prawie, że słodko-kwaśne. Niebo w gębie. Niebo w gębie. Teraz weź to chopie, a ja pokażę ci jaką mam niespodzianka do was. Właśnie wiedział, że będzie niespodzianka, ale nie wiedział jaką. A, to jest bardzo to ciekawe. Jak my już pojedli, to teraz, żeby to wszystko spalić, to możemy pograć bilarda. Nie, no tego jeszcze nie grali. Tu jest stół bilardowy? Tu jest stół bilardowy. Cały... Ja wiedział, że będzie jakoś niespodzianka, ale że aż tak o to powiem szczerze. Cały dzień ważył, a nie wiedział na czym. Jerzek zaskoczony. To możemy i to pograć. Też tak robicie, wy tu. My to tu robimy, własnymi tymi rękami. No to tymi ręcami gramy. Dobrze, gromy. Pomysłu. No to jademy z tym koksem. Dobrze. Kochani ludkowie, wszystko co my dzisiaj rychtowali znajdziecie na naszej stronie www.raczkagotuje.tvp.pl. Posyłajcie fotki na naszego Facebooka, jako wam wszystko wyszło. No i przyjeżdżajcie, jak będziecie potrzebować jakieś mebelki, nie? Albo jakiś fajny bilard. To pan Janusz na was będzie czekał. Proszę, pan zaczyna? Czyjo? Gościnnie. No ja nie pamiętam, jakoś tak się to robiło, nie? Tak trzeba tak mało przyłożyć konkretnie. O, słabiutko było, no ale... Dobrze. Popracujemy nad tym. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje.
Na program zaprosił sponsor. Producent mebli i stołów bilardowych Lissy. Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka. Firma Bella Bis z Koziegłów. Na program zaprasza Goldmak. Producent makaronów randzińskich.